Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z Podcast Returning. Co on wie o służbie? Mieliśmy szukać bandyty o imieniu Brandyk, ale coś jest ciężko z nim do obszukania. No. Sprawdziłem chyba już pół bagien, jak nie całe bagna i ani śladu po tym typie. Myślałem, że gdzieś się w konkretnym miejscu znajduje, ale no jak widać nie działa to i trochę to nas denerwuje, bo nie wiemy na czym stoimy i jak go znaleźć. Dlatego za chwilę będziemy kontynuować poszukiwania niejakiego Brandyka. Jak go znajdziemy, to wtedy będziemy się tym zajmować w pełni. Okej, muszę uważać na te krwiopijce. Tu jeszcze jednego ubiję. Tam jeszcze za dwie. Chodź się tu. Dobra, posprzątane. Chciałem tylko zrobić porządek. Rządem nie mogę pozbierać. Ale gdzie ten ciulek? Moment, co ja chciałem? Potkę w sumie. Taką jedną. Trochę mięska. Sorki, że nie było kilka dni do Gothica, ale po prostu no, nie wyrabiałem się z czasem. W sumie teraz też nie powinienem go nagrywać, bo jest jak dla mnie trochę za późno. Ale no, nagram. No, te pół godziny to nie jest dla mnie problem. Tylko właśnie kwestia jest taka, czy w ogóle znajdę tego gościa. Tu zapewne te golemy są, no właśnie, tu jest ten jeden golem. Dwa właściwie są golemy. Nie chcę z nimi stawać do walki, bo to wiecie jak to się kończy. Dostajecie jedną torpedę i zdychacie automatycznie. Czyli tego trudnie by się ubiło. O, no to. Uciekaj. No i kurde, jak tu uciekać? Trutka, od trutka, jep. Okej. Ten się musiał zbugować. W sumie też nic nowego. Coś tu jeszcze? Czy mogę w spokoju strzelać fireballami? Jaskinie sobie przeszukamy. O, no to. Jak coś tu żyje, to się zabije. Żyje to. Aha. Kula ognia nic nie pomogła za drugim razem. Nie, spoko. Ty, ale nie aż taki spory damage bierzcie. O kurde. Aha. I cały mój save poszedł. 3 minuty aż moich postępów poszło w cholerę. Ale to nie tak dużo w sumie. Ale wiem, że tam nie będziemy szukać tego kretyna. Trzeba będzie go gdzie indziej szukać. Ja bym się go rozumiał. Jak go na tych botmiach nie znajdę, to ja mam go w dupie i chcę się zająć misjami w Korinis, bądź już nawet pójść do tej górniczej doliny. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle. Oj. Nie, tam nie idziemy. Tam jest za duże zagrożenie. Tam aż po prostu cieknie z tego zagrożenia. Dobra. Teraz byłoby fajnie tak pójść, żeby nie zaliczyć jakiejś wpadki. I to takiej mocnej. Zbierać te gówna. W sumie nie najgorszy plan. Tak, tu pewnie mamy te gobliny. Nie doskoczył. Tu już trochę nieco bardziej mu się udało. Tylko teraz tak, mamy gobliny na głowie. A my jeszcze nie wiemy jak to dokładnie ubić. Coś tam leży. Czyli doskoczysz tam? Dobry chłopczyk, doskoczył. Nie wiem,
fajnie by było teraz jakoś to minąć. O, jeden czarny goblin się zbugował. To jest okazja do zabicia go. Dobra. Jeden odpadł. Teraz trzeba się zająć resztą. Damy radę trafić go? Dobrze. Nawet fajnie poszło. Ale wypiłbyś potkę. Byłbym wdzięczny. Albo tak ze dwie jak chcesz. I parę krzaków. Krzaków. Gdzie masz te krzaki od mamy? Dobra. Pochłonięte, pożarte. Ale tych to ja nie ubiję za Chiny. Czekaj, nie, to trzeba z takich rzeczy ubijać ich. Tyle tego jest, trzeba to wybić. Panoszy się, a exp tylko jest. Odlot. Dobra, darujmy już sobie tej parady. Wypij te potki. I możemy chyba w sumie nawet już uciekać. O tak. O tak, dobrze, teraz uciekaj. Tylko nie strać tych postępów na litość boską, proszę cię. Nie wiem, gdzie ja teraz dobiegłem. Ale chyba mi się wydaje, że coś typu świątynia. O! Coś groźnego. Czekaj. O, biegną już szczurki. Aha, jeszcze Tessa nie wyłączyłem. Pozdro. Się zapomniało. Czekaj, ty lepiej trzymaj tego Firebola. Jak ci przywali któryś z nich, to nie będzie za pięknie. A tu se wbijemy znowu, chociaż nie widzę sensu. Ale można sprawdzić jeszcze tutaj. Ewentualnie takie tyły świątyń. O, szczura mamy. Znaczy ja szczura. Jeszcze tak z 22 sztuki i mam znowu plus 5 many. Przydałoby się tak znowu zdobyć tą manę, bo ona naprawdę będzie niezmiernie potrzebna. A golda mamy strasznie mało. Ale wiecie, bieda jest, bieda musi być, bieda zostanie. Killoffem nie odkopię, znaczy nie mam killoffa, żeby to odkopać. Od tego zaczniemy, dobra, tu mamy to mięso. Ciemne grzyby trzeba zabrać, tak. Dadzą nam szansę na przynajmniej zwiększenie tej many. Plus 5. Ale grzyby chcę zbierać. Nie chcę takich główien. O, tu jeszcze jeden. Fajnie, że tyle tego jest. Tutaj korzonek, korzonek? Jak korzonek, to też zebrać. Tu jakimś wałem nawiałem im. Tam pewnie na górze już nic nie będzie. No, cichutko jest. Bardzo cichutko. Czym? Aha, to nie ma już czym? Okej. Spoko. Czekaj, ja te grobowce już otwierałem? Zapisz tu w ogóle grę, bo już masz prawie 10 minut postępów. Może tam odjąć te 3 minuty. A, genialnie, nie ta strona. Ja bym się nie domyślił. Zobaczymy, tu tych grobowców chyba jeszcze nie przeszukiwałem. O, czarna perła. Tej, tej, tej. O kurde. I teraz ja uciekać. Dobrze, że jeszcze mi działa ten czar szybkości. Mamy czarną perłę, na której możemy się nieco obłowić. Jebany idzie jeszcze po mnie. Nie wierzę w takie cuda. Ale zwalaj mi stąd. Goni mnie dalej?
już tak uciekłem, że bardziej się nie da. Dobra, uciekłem draniowi. No chyba, że się okazało, że jeszcze mnie goni, no to narwaniec nie odpuszcza. O, grzybki, alucynki, zbieraj, się przyda. Tu znowu kolejne roślinki, planty, nie planty. Dobra, o, mamy tu sporo tych potek, trzeba by było je trochę powypijać. Dzięki. O, sprint się skończył, trochę smutno. O nie, 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 z tym nie chcę mieć nic do czynienia. Nie, nie, won, won z mojego życia, dzięki. O kurde, teraz już nie będzie zabawnie. Teraz już zabawnie nie będzie. Kurde, te odgłosy. Pudło. Wszystkie pudła. Pudło. Wszystkie pudła. O luju. Dobra, teraz uciekaj. Kurde. Nie. Przeżyję to. Przeżyję to. Kurde, przecież idzie się tu spalić ze strachu. Dobra, gol się. Gol się. Kurde. No gorzej niż w Afryce. Kurde, to że jeszcze z tego wyszedłem. A to i tak nie ciekawie. Bo nie znalazłem tego typa, to jest najgorsze. Oj, odpuszczę sobie chyba. I wyjdę z Jarkandaru. I fajnie by było, jakbym już się skierował do tej górniczej doliny. Grzybów mamy 38. O, to nie tak mało. Się trochę poznajduje. A nie wiem, czy my teraz dobrze idziemy. Ale zaryzykować można. Tak się trochę dziwnie czuję. Mam wrażenie, że jakbym się... Dobra. To jest to miejsce. A teraz trzeba będzie wybić jeszcze raz te krwiopijce debilne. No to tam ile? Jeszcze z 4 sztuki. Nie znalazłem tego brandika. Na to wychodzi, że go tu nie ma. Trzeba sobie odpuścić po prostu, bo to nie widzę w tym sensu, żeby szukać go dalej, skoro to jest wiadome, że go nie znajdziemy. No pisze mi wyraźnie brandik, tak, tak, tak. Ja jestem ciekaw, w którym miejscu na bagnach jest ten brandik. Jeżeli ktoś wie, to mi powiedzcie, bo ja się nie chcę z tym męczyć. Ja bym już dostał po prostu odpowiedź, to byłbym z góry wdzięczny i bym poszukał go. Dobra, nie chcę sobie nim głowy zawracać, dlatego najprędzej będzie, jak już się po prostu udamy. No, moglibyśmy w sumie spróbować już do tego, do tej górniczej doliny. No nie, ja bym zaryzykował. Nie wiem jak wy, ale ja bym już zrobił to podejście i zrobił co powinno należeć do mnie. Dobra, pół minuty jeszcze do 15 minut. No to jeszcze tak z drugie tyle nagram i się pożegnamy. Dobra, teraz tutaj. Dobra, wparuję tam jeszcze przed 15 minutą. Dobra, to celowo, żeby czas oszukać. Okej, się udało. Na tyle dobrze.
No, no, ładuj się szybciej. Okej. No to nic, tu mamy przysługę dla Jory. O! Właśnie, przecież jeszcze możemy znaleźć ten eliksir Eligora, czy jak mu tam było. Tylko zaraz, mamy w ogóle jakąś mapę? Mamy jakąkolwiek mapę? Mamy. O, wiecie co? To jest ta nasza mapa, taka główna mapa. Teraz tylko musiałbym się dowiedzieć, gdzie jest ten eliksir. Może jak przeczytam to dokładnie. No nic, przejdziemy się do tej górniczej doliny. Zrobię to już po prostu po to, żeby się nie zamęczać. Co mi tam, że orkowie? Co mi tam, że... Tylko jeszcze zmień strój w ogóle, bo będziesz mi w takich łachach się szwendał, to no dostaniesz taki opierdul, że no się nie pozbierasz do końca życia. Czekaj, da się tu wejść. Ja wiem, że da się tu wejść, tylko kurde, właśnie to utrudnienie. A może jednak się nie da. Dobra, nie zajmujmy się pierdołami. Chcę zrobić, co powinno do mnie należeć. Pobiegać trochę, pogadać. Nie wiem, z czym jeszcze ruszyć, bo powinienem w weekend skończyć prototypa, a potem wyrobić się z tym Dead Space'em. Nie wiem, może w piątek wrzucę Dead Space'a w końcu, bo go nie było od bodajże chyba sierpnia. Nie, może nawet od lipca już nie było Dead Space'a. Tak czy inaczej wrzuciłbym taki jeden odcinek 20-minutowy, jak nie więcej, nie wiem, byleby nie był długi. Oczywiście nie mam długich włosów, moja fryzura w ogóle przeszła taką transformację, że teraz nie będziecie narzekać na mój wygląd. Ohoho, potkę trzeba zarąbać. Ale nie tą, kurde, Pesio. I tak cię już nie stać na takie potki, bo widać, że zaraz się zmarnują. O kurde, ile to zwierząt. Dobra, poszło. Aha. Dobra. Tu mamy teraz tych paladynów. Paladino. Jesteś pewien, że chcesz tam iść? Jeśli istnieje droga prowadząca do górniczej doliny. W porządku. Dobrze, dziękuję. No teraz może byście mnie mogli przepuścić, chyba że muszę ten kołowrotek przekręcić. Dziękuję. Aha. Fajna odmiana bramy. Coś tu mamy? Okej, nieważne. Teraz mam przed sobą tą właśnie górniczą dolinę. Ominiemy sobie orków, żebyśmy szybciej dotarli w ogóle do tego miejsca. Nie będziemy się sobie zawracać głowy takimi pierdołami. Tam widzę wilki. Oluj. To trzeba zniszczyć i to tak mocno. Dobra, to się już spali. Poszło.
oznacza, że muszę sobie uzupełnić raz moją wytrzymałość, która jest skandalicznie mała. Muszę częściej to mięso jeść. Jezu, 60 sztuk mięsa mam jeszcze do smażenia. Tragedia trochę z tym. No okej. Ło, ale skaczą FPS-y. Chyba żeśmy minęli to, czego szukamy. Takie mam wrażenie. Ty zapisz to, bo kurde, nie darowałbym ci tego, jakbyś w tej chwili tego nie zapisał. O kurde. Tyle tego dziadostwa. A nie, nawet fajnie płoną. Ale za dużo was. Czekaj. Ale tak nie umiem walczyć. Że walczy i się helfie. Chyba, że musiałbym ASD sobie ustawić jako uderzenie, ale wtedy się sterowanie zdupi. Nie, to lepiej nie będzie takiego dobrego rozwiązania jak wpadać na orków. To bez sensu, chociaż ubiłbym ich. No ale właśnie kwestia jest taka, że za dużo. O, i o tym mówiłem, to będą te szczurki zwykłe. Ale to się je ubije. Na spokojnie. A, mana nawet już nie odpowiada. Co chapiesz? Jeszcze coś. Dobra, kolejne. Chyba widziałem gobliny, aby mi się zdawało. Dobra, w dupie. Przechodź na tą drugą stronę. Chcę w końcu ujrzeć tę górniczą dolinę. Teraz zapewne jest duża. Czekaj. Zaskoczymy tych bydlaczków. Nie, trzeba by było mieć chyba z 200 flaszek many. Wtedy dajemy radę. Tak warczy. O luj. Co? A, fajnie, że mnie widzą. No ja mam ich w dupie. Tak szczerze mówiąc. Pozbieraj ich tam części. Pójdziemy do tego Grimsa. Ja wiem, gdzie on jest. Pamiętam go na pamięć. Znaczy pamiętam jego położenie. I zapiszę na wszelki wypadek grę, bo czasami miałem takie sytuacje, że wbiłem tam na drugą stronę i nagle mi grę wydupiało i musiałem nadrabiać straty praktycznie. Coś tam leżało. O, skrzyneczka. Trochę nieodpowiedzialnie otwierałem te skrzynie, ale w dupie. To mam. Dobra, czy idziemy? Teraz pewnie będzie taka scenka. O, górnicza dolina. A idziemy, co tam ryzykujemy. Może jeszcze będziemy w stanie zobaczyć tą palisadę, co była w jedynce. Dobra, górnicza dolina. Mijamy orków. Dokładnie. Tam coś pewnie będzie. Zdań z życiem. A co, sprawdzimy dokładnie. O, grubo. Jak to ma być warto? To na bogato i na całości trzeba go pojechać. O kurde. Jak się zjadł. Myślałem, że się zabije, albo coś ten deseń, ale jak widać miałem dużo szczęścia. Chciałem tego warga ubić, żebym miał go z głowy. Sobie jedynkę zacząłem grać, bo sobie zainstalowałem tam. Aha, czyli ktoś tam coś musiał schować. Aha, czyli takie pierdoły w sumie.
A Kilof tu się znajdzie? Gdzieś ty poszedł? Nie, nie będziemy tej kascenki oglądać. Mogę wam tyle powiedzieć, że to coś ze smokami związanego. Więc tyle na ten temat. A tam nie wiem, czy jest w ogóle po co wskakiwać. Ale sprawdzić też można i potem się szybko przejdziemy po tego Grimsa. A, nie da rady. Góry już się zmieniły. Bo Odin... Jak była jedynka, to wtedy było dało się tam wspiąć, ale teraz to jak widać zostało usunięte. Czytałem sobie dzisiaj trochę komentarzy pod filmami, są się kłócili, że kurde Assassin's Creed 4 Black Flag to jest kurde już stara gra. Kurde Gothic to jest dopiero stara gra, a ludzie jeszcze w to grają. Nawet ja gram jeszcze w tego Gothica, a ile już lat minęło? Ponad 10, ponad dekadę minęło, a ja jeszcze gram w Gothica. Czemu? Bo mogę i ta gra to jest klasyka. I tego w ogóle nic nie może przebić. Dobra. Oj, oj, oj. O kurde, ten krwiopijca mi się wydaje taki trochę bardziej zabójczy. Najpierw się muszę przygotować dobrze do tej walki, bo to co żeśmy teraz odrąbali, to w ogóle nie było to godne nazewnictwa walką, tylko po prostu no zwykłą porażką. Dobra, lecimy do niego. Jest. On w ogóle jest nieśmiertelny? Patrz! W ogóle na nich firebole nie działają. Czekaj no. Czekaj. To jak nie firebole... To jak nie firebole i takie sprawy, to może z kosturka go obijemy, no. Coś trzeba skombinować, bo tak nie może być, no. Dobra, dobra. Kurde, co to za ścinki, nie? Koszmar. Całkowity koszmar. Dobra, chodź tu, chodź. Tu, 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 tu. Tu, tu chodź. O! I tu już działa. Tylko ubicie tego dziadostwa trochę nam zajmie czasu. Oj, kurde. Toś trochę wpadliśmy po same uszy. I chyba lepiej będzie jak w ogóle zapomnimy o tych krwiopijcach. To jest w ogóle fatalny pomysł, żebyśmy tam wchodzili i ginęli na marne. Antidotum masz wypić, ciulku. Kurde, bo cię zatruli, a ty masz na to wyrąbane. Dobra. Ominiemy to ścierwo. Jak z tym mamy problemy, to nie będziemy się męczyć, ja tylko przyszedłem po Grimsa. Dobra. Ominiemy te krwiopijce bez problemu. Jak on przesprintuje, to tak, taka... Kurde, no jeszcze mnie goni. Aż żeby go w szlak trafił. Jezu, jak ta krwiopijca straszy. Dobra. Jeszcze raz zjedz te krzaki w mniejszej lub większej ilości. Przejdziemy się do tego Grimsa. O, mamy tego. Yo, madafako. Twoja stara. Dobra, ja ci tam pamiętam. O tobie nie zapomniałem, ale ja idę do Grimsa. Jeśli... Kurde, zębacze. Chujowa sprawa. Teraz zmienimy cel naszej misji. To bielce to ja ubiję bez problemu. Dobrze, poszło. Z tym sobie daję radę jeszcze bez problemu, ale tu już orki. Kurde, ile orków. Pizdu orków. Nie. Ten plan jest jeszcze gorszy. Oj kurde. I coś czuję, że się zaraz na mnie rzucą. Taka cała hołota. Idą? W ogóle gonią? Ty. Porąbało ich chyba. Odpuśćcie sobie. Uuu.
O, to już tutaj mamy po prostu przerypane. Tu już nas orki gonią. Fatalnie, fatalnie. Jak mnie pogryzł. A to gadzisko. O dobra, do tej górniczej doliny to widzę, że się będziemy czołgać pół godziny. Dobra. I co my tu mamy? Oj. Nie. Trzeba będzie minąć. W ogóle trzeba będzie przebiec przez te zębacze. Co dla mnie to jest troszeczkę ryzykownym zadaniem. Ale przebiegniemy, pogadamy z tym Grimsem i skończymy odcinek. I tyle od siebie wymagam. Żadnych cudów nie chcę. Tylko po prostu ominąć te stworzenia. I tyle. Mamy jeszcze jakąś podkę szybkości? Nic. Trochę słabo. Dobra, tam widzimy ten zamek. Cieszę się naprawdę niezmiernie. Dobra, Skorpio, zapiszesz grę. Abyś zapomniał, dobiegnij tu tych zębaczów. Przez te zębacze chciałem powiedzieć. Czekaj, te dialogi ominiemy w ogóle. I teraz fajnie by było, jakbym to ominął. Tylko z drugiej strony, czy ja nie ryzykuję takim życiem, że ja mogę jeszcze na tym ucierpieć? O kur... Co ja się wpakowałem? Gdzie ja idę? O luj. Tej, tam coś jest. Tam przecież można iść. Ale nie, tam więcej orków. Nie, ty tam nie idź w ogóle, nie. A pewnie warg. Założy się. Pewnie warg. O kurde, no to tu orków w pizdu. Ale tu widać, mamy bardzo fajny most, który nam nie ułatwił życia. O kurde. Aj, i po nas. I po nas. Tej, uciekniemy, jeszcze będziemy mieli szczęście. Lub nie. Kurde, no bliziutko było, no. No ja chcę tam dobiec, no. Mnie to gówno obchodzi, jak ja to zrobię. Chcę tam dobiec. Jest jeszcze on. Nie musi męczyć tymi dialogami. A, coś wymyślę. I będzie po kłopocie. Czekaj, tego bym najchętniej wykończył. Dobra, to było bezproblemowe. Wypij jakąś potkę bądź dwie. Przebijemy się jakoś, tylko trzeba właśnie nieco pomyśleć teraz. No te smocze to ja nawet nie ruszam. Czekaj, te jaszczurki by się obiło. Aha, dobra. Czekaj, daj mi wyjąć kostur. Ale z tymi ognistymi to ja walczyć nie będę. One są za mocne. Jak dla mnie. Nie będę stawiał im czoła. To jest tylko strata czasu. Tam są zębacze. Tu jakieś orki elitarne. Kurde, trochę ich jest. No ogólnie przypadek dość niecodzienny. Bal się. O, i będzie mnie teraz goniło to przez pół drogi. O, i już mnie chapnęło. Kurde, co to tak... Czekaj. Doskoczysz? Debil. Nie doskoczył. Nie doskoczył. Taki... Luj. Uciekaj mu. I znowu będzie takie chamstwo, że mnie ugryzie w najmniej odpowiednim momencie. No i właśnie o tym mówiłem, no. No chcę tam dobiec. No to nie obchodzi. Dobiegnę. Czemu ja żem od razu nie biegł? Dobra, ominąłem tego debila, co mi dało parę sekund więcej. Dobra, i teraz biegnij.
Teraz biegnij i nie rozglądaj się za siebie, tylko po prostu biegnij. Jakby się miało nic nie stać. I tyle. Gonią mnie coś? Dobra, nic. Na szczęście tego warga bym ominął. To jest straszne utrapienie dla mnie. Kurde, tu muszę na tych orków uważać, bo to jest katastrofa. Man, czy co ja mam regenerować? Właśnie to. No dojdę do Grimsa, pogadam z nimi. Co za problem dojść do niego? W sumie żaden. Tylko żeby... Właśnie chodzi o to, żeby mnie nic nie ubijało tak od razu. No i teraz banda orków. Teraz przydałoby się spieprzać. I to tak porządnie. O, i ładnie, i ładnie, i ładnie im uciekam. O kurde, ale żem teraz ładnie skoczył. Jest, jest, ratunek przyszedł. Uciekać. No, koniec z tobą, bestią. Ty, soundtrack jest z Gothica pierwszego. Fajnie. O kurde, trochę wywołałem szumu. Ale dobra. Jest fajnie, bo przynajmniej nie gonią mnie te debilki. Chyba. Chyba mnie nie gonią. A jak mnie gonią, to mam przesranę. Dobra, nic mnie nie goni, ale... O luj. I żeby Grimsa nie zabiło, czekaj, ja idę do kopalni. Na wszelki wypadek. Halu? Halu, jest tu pan Grims? Ty, gdzie on jest? Gdzie go podziało? Ty, on nie zdechł? O luj. Nie, to trzeba będzie jeszcze raz zrobić. Coś nie wyszło. Kurde, jakaś muzyka z dupy w ogóle. Nie wiem, no mamy 2 minuty, no. Chcę to zrobić. Zależy mi na tym. Ale koleś, jak będziesz mi przeszkadzał, to ci tego nie zrobię w życiu. Nie, ja tam dobiegnę. Ciulka ubije z fireboli, bo wiem, że to jest słabe gówno. Aha. Zwęgliło się, ale nie wiem, czemu mnie to tak na okrągło gryzło. Ale udam, że tego nie było. Z tym smoczym to ja nie mam co walczyć. Przecież to mnie zje. To mnie przecież zje. To jest bardziej niż pewne. Szczury to też do minięcia, bo nie chcę mi się z nimi walczyć. Tylko chciałem tego zębacza ubić, bo to też groźne bestie. Ja tam dobiegnę, no spokojnie, kwestia czasu. I już tam będę na miejscu, pogadam z tym Grimsem, którego widzieliście przedtem zdechłego. Wiem, zrobiłem też głupotę. Z mojej strony nie powinno tak być. No i dobra, minuta to wystarczy szybko pogadać, załatwić tą sprawę i skończyć odcinek. No o nic więcej nie proszę. O nic więcej. Okej, tylko teraz muszę uważać, jak skaczę. Okej. Fajnie uważałem. A jeszcze lepiej by było. O, i teraz uciekaj, i teraz uciekaj. I teraz uciekaj, dobrze. Chyba w idealnym momencie odpaliłem tego sprinta. Uciekłem im praktycznie, dobra, uciekłem. Dobrze. Przeżyłem. I nikt nie ucierpiał tym razem. Na całe szczęście. A, mają co ubijać. O kurde. Panie Grims. Aha, chcieli walczyć. Chwila. Yo, madafaka. To ty!
Kto by pomyślał, że się jeszcze spotkamy? Wygląda na to, że obaj wiemy. No pewnie. Co wiesz o kradzieży ze sklepu? Jedna bestia mniej! Ej, spokojnie, nie unoś się. O czym ty mówisz? Aha. Aha, tak myślisz? Chwila. Aha, i to tyle? I to tylko tyle. Czy chciałby? Nie. Nie poz... Oj, lagi są, lagi są. O kurde. Ale to coś mi pomogło? No właśnie, co dalej? Ale to może już w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo.